Co mówi Japończyk widzący szybę? To Shiba. Witamy w familiadzie! Po lewej mamy drużynę ekipa. Tak, a po prawej mamy drużynę ekipa. Dobra, zapraszam tutaj dwóch kapitanów na początek i poznajcie pierwsze pytanie. Zwierzę, któremu jest. No niestety błędna odpowiedź. Więc teraz pytanie przychodzi do Olka. Zwierzę, któremu niestraszny mróz. Niedźwiedź. Na drugim miejscu od góry mamy odpowiedź niedźwiedź polarny. 25 punktów. Dobrze, więc tutaj drużyna ekipy przejęła to pytanie. Super. Więc Michu, pytanie to samo do ciebie. Tylko nie, nie mam tego co ja chcę powiedzieć, dobra? Pingwin. Kurde! Gratulacje! Pierwsza odpowiedź! 10 punktów! Powiedziałabym na przykład foka czy coś, ale... No dobra, foka. Odpowiedź, foka znajduje się na naszej liście. 10 punktów. Okej. Oluś, kochany, do ciebie wraca pytanie. Lis. Odpowiedź nie znajduje się z tyłu na tablicy odpowiedzi. Michu. Lew morski. Kolejna błędna odpowiedź. Proszę drużynę przeciwną o naradę. Rada. Orka. Zobaczmy, czy się znajduje. Ja wiem. Na naszej tablicy. No, niestety nie znajduje się, więc pytanie przychodzi do drużyny przeciwnej. To moja propozycja to jest haski. Pola? Mors. Było już pies. Ostateczna decyzja drużyny? Gadaliśmy i o haskim, i o morsie. Pies nie przyszedł na początku, w takim razie spróbujemy mors. Zobaczmy, który jest od tyłu. Jest to prawidłowa odpowiedź! 20 punktów! 85 punktów! Nie ma za co! Widzicie to? Nie ma za co. Więc tak, jedną odpowiedzią, która nie, nie znalazła się na tablicy, był renifer punktowany za 15 punktów. Renifer do mnie uciął. Tak! A Rudolf czerwone nosy? I to przecież co latają? No, no nie, latają. To, że latają to jest bójda, renifery istnieją człowieku. Dobrze, proszę o ciszę, zapraszam dwie kolejne osoby do odpowiadania. Dobrze kochani, następne pytanie. Kiedy odbywa się festiwal ekipy? 16 czerwca i widzimy się tam wszyscy łącznie z wami. Będą tam koncerty Versus 3 Króli, Genzy, Immortala i wiele innych atrakcji. Bilety możecie już kupić na Goi. A oprócz tego bilety Meet & Greet dostępne w sprzedaży od 4 marca również z nami. Link w opisie. Widzimy się! Drugie pytanie brzmi. W imię żeńskie kończące się na Lina. Karolina. Bardzo dobrze! Odpowiedź punktowana na pierwszym miejscu! Nie! Yeah. Chciałem ci przyjść piątkę. Ja mam opóźniony zapór. Maj. Łatwiej mają drudzy. Kalina. O, moja siostra. Zobaczmy. Niestety, błędna odpowiedź. To ja powiem w takim razie Michalina. Matko. Bardzo dobrze! Znajduje się ta odpowiedź na naszej tablicy za 15 punktów od przedostania odpowiedzi. No właśnie. Więc Michu. Paulina. O. Druga najwyższa odpowiedź. O, no i wracamy do nieszczęsnej Mai. Czemu nieszczęsny? Jest bo nie kończy się twoje imię na Lina. Bo nie kończy się na Lina niestety. Dobra, Halina. Tymczasem widzisz moją kartę odpowiedzi, bo to jest dobra odpowiedź! Jak Olek teraz się odpowie, to będzie ich drugi błąd i wtedy drużyna przeciwna będzie miała naradę. Ale niestety Olek, już długo czekamy, jaka jest twoja odpowiedź? Lina. Lina? 5, 4, Lina. 3, 2, nie, cokolwiek. 1. Kasia! Drużynę przeciwną proszę o naradę. Michu. Niepotrzebna wam jest ta narada, Alina. Zobaczmy, czy znajduje się na Kasia odpowiedź. Niestety, nie znajduje się, więc pytanie przychodzi do drużyny. Zbieramy punkty! Imię żeńskie kończące się na Lina. Emelina! Kurwa, Emelina! Gada się, to jest nasza jedyna i najprawdopodobniej prawidłowa odpowiedź. Niestety! Odpowiedzią prawidłową jest Marcelina za 10 punktów. To wymyślał! Punktacja wygląda następująco. Drużyna ekipy czerwona ma 90 punktów, a drużyna ekipy niebieska ma 85 punktów. Zapraszam dwie kolejne osoby. Dawaj ci. Przed kolejnym pytaniem, kolejny suchar. To będzie związany suchar z Michałem Kontrabasem. O. Czym różni się granie na basie od cięcia cebuli? Nikt nie płacze, kiedy tniesz na basie. Straszne. Po lewej mamy Cichego, po prawej mamy Maję, a pytanie brzmi następująco. Jesteście dobrze z historii? Nie. Tak. Najważniejsze wydarzenie XX wieku. O! To klikaj! No! XX wieku? To jest takie proste! Wybranie Polaka na papieża! Co? Polak, papież, 15 punktów! Yes! Tego się nie spodziewałam!
Ale proszę, proszę zostać, proszę zostać, proszę zostać. Bo to nie jest najwyższa nasza odpowiedź na tablicy, więc Maja może jeszcze przyjąć to pytanie. Maja, najważniejsze wydarzenie XX wieku. Druga wojna światowa. Zobaczmy, czy Maja ma rację. No ale czy to będzie wyższe? Najwyżej punktowana odpowiedź! Druga wojna światowa, 30 punktów! Jedzieć wojny światowej! Pamiętajmy, że ankietowani są z Polski. Więc dlatego to może być dla nich najważniejsze. Zapraszam osoby do swoich drużyn. Ale najważniejsze wydarzenie XX wieku. Pamiętajmy, że to nie jest XXI wiek, więc nie jest data twoich urodzin. Tak. Ej, gdyby walił takimi sucharami pomiędzy, to by był naprawdę śmieszny program. W końcu się myślał, stary. Dobra, jak Maja powiedziała, druga wojna światowa. Co tam się patrzysz, kurwa? No przecież zwracam się do mojej... To ja mówię trzecia. To ja mówię pierwsza wojna światowa. Niestety nie znajduje się ta odpowiedź na naszej tablicy. No to niech będzie upadek komunizmu. Jestem w szoku, że ty to znasz. Druga najwyżej odpowiedź. Yes! Maja. Powstanie warszawskie. Druga błędna odpowiedź. Narada w drużynie przeciwnej. Olek, do ciebie należy los twojej drużyny. Aha. Czy zdobędziesz się w tym pytaniu punkty, czy nie? Aha. To może powiedzmy sobie... Proszę o odpowiedź. Co ty powiedziałeś jeszcze raz? 4, 3, 2, 1. Przepadałam pytanie. Drużyna niebieska, jaka jest wasza odpowiedź na to pytanie? Co ja mówię? Lądowanie na Księżycu. O, król. Ja mówię odzyskanie niepodległości. Skoro wybranie Polaka papieża jest tutaj, no to niech będzie odzyskanie niepodległości, bo to jednak duża rzecz po tylu latach. Odzyskanie niepodległości! 10 punktów! Yes! Tak jest! Trzecią odpowiedzią w tym pytaniu był człowiek w kosmosie. Ej, i wasza drużyna posiada teraz 165 punktów, więc wygrywacie na razie z drużyną czerwoną. A nie to! Zapraszam kapitanów drużyn do odpowiadania na pytanie. Dominik, teraz posłuchaj pytania do końca. Czy oglądaliście kiedyś, jak wytresować smok? Nie. Tak. Pytanie brzmi... Jak wytresować smok? Pytanie brzmi... Co robią smoki w baśniach? Z czego wierzy? Wierzy. Bronią wieży, no wiadomo co. W jakim kontekście? Wiadomo o co mi chodzi, że pilnują wieży, żeby tam nie przyszedł i nie odebrał księżniczki. Pilnują królewny! 20 punktów! No to przecież to jest to! Ale pilnują wieży! Ja bym pilnują wieży nie zaliczył. No. To jest trzecia najwyżej punktowana odpowiedź. Nie, ale Olek, masz jeszcze szansę przejąć to pytanie i znowu wasza drużyna będzie odpowiadała. Powiem, że bardzo klasycznie po prostu smoki latają. Bardzo dobrze! Najwyżej punktowana odpowiedź! 30 punktów! Drużyna czerwona przyjmuje to pytanie. Idzie się załamać. Żeby wygrać, trzeba grać. A jak? Michał, cześć. Co robią smoki w baśniach? Smoki. Dzieją się. Ładnie. To jest jakby dobra odpowiedź. Druga najwyższej punktowana. Ej, wiecie, że to był mój drugi strzał. 25 punktów. No i ciekawe, czy teraz z fani będziecie. Jedzą owce. Jedzą owce? Jedna odpowiedź. To próbowałam, tak? Cześć. Poproszę, to jest pytanie. Chcesz się zamienić ze mną? Co? W sensie ja mogę odpowiedzieć za ciebie. Na chwilę możemy się zamienić, ale przed odpowiedzią wróćmy na swoje miejsce. No dobra, tylko z tabliczką się też wymienimy, dobra? Co robią smoki w baśniach? Jedzą owce, to jest moja definicja. Okej, dobra, to wymienimy się teraz. I ja odpowiem. Więc zobaczmy, czy jedzą owce jest odpowiedzią. Błędna odpowiedź. Dobra, naradzamy się. Narada już nie wyciąga. Jedzą, what the fuck? Michu, jaka jest twoja odpowiedź na to pytanie? Co robią smoki w baśniach? Więc tak. Błędna odpowiedź. Pytanie przejdź do drużyny niebieskiej. Napadają na wioski. Ja daję, że gadają. Dominik, ty masz ostateczną decyzję. Obie te odpowiedzi są według mnie dobre. Bronią, mają swój skarb. Słucham, Dominik! Mają skarb. Ja powiem, że mają skarb. Dominik, what the fuck? Dominik! Wydaje mi się, że będą kontrowersje w tym, ale... Niestety ta odpowiedź się nie znajduje na naszej tablicy. Teraz jest remis pomiędzy drużynami, a pamiętajcie, że do wygrania w tym odcinku jest 300 polskich złotych, więc jest o co warto. Odpowiedzi od końca. Pilnują skarbu 10 punktów. No jak? Ale pilnowania, posiadanie to wiem, że pilnują, a dlaczego mnie oplułaś? Bo źle powiedziałam. Druga od końca jest odpowiedź jedną ludzi, punktowana za 15 punktów. Michu, ja zapraszam do kolejnego pytania. Dobrze, więc słuchajcie mnie tak. Jaki lub czego bywa świadek? No. Ola? Wypadku. I ty mi mówiłaś, że ja mówię, kurna... Pierwsze, co mi przyszło do głowy. Więc odpowiedź już padła. A niestety na tablicy ta odpowiedź się nie znajduje. Więc Michu, pytanie do ciebie. Jaki lub czego bywa świadek? Dobra.
Nie wiem, co będzie na pierwszym miejscu, ale nie będzie pierwsze, co się kojarzy, Świadek Jehowy. Dobra! Ja też o tym pomyślałem! Nie rozumiem, z czego się śmiejecie. Najwyżej punktowana odpowiedź. Serio? No Świadek, tak! Świadek Jehowy 30 punkt. Pytanie przechodzi do drużyny czerwonej. Jaki świadek wypadku? What the fuck? Ja powiem za ślubin. Ślubu. Świadek na ślubie, 15 punktów. Świadek koronny. Świadek koronny, 25 punktów. Druga odpowiedź od góry. Czyli druga po prostu. Piąta odpowiedź od dołu. Super wam poszło, pierwsza odpowiedź od końca. Michu, w tobie nadzieja, dasz radę. Nie ma szans. Dasz radę. Jaki lub czego bywa świadek? Świadek taki w sądzie, nie? Definitywna odpowiedź. Tak. No według mnie dobra. Błędna odpowiedź. Pierwszy błąd po naszej stronie. Okej, okay, ja też jakby pójdę w stronę tą, gdzie Pola powiedziała źle, ale wydaje mi się, że można lepiej. Ale powiem świadek zdarzenia. Błędna odpowiedź. O. Rada. Będzie to świadek do wierzmowania, do sakramentu kościelnego. Niestety, wasza odpowiedź jest błędna. Okej. Okay. Świadek sakralny, niech będzie. Co to jest? Tak. Świadek sakralny nie znajduje się w naszej tablicy, dlatego punkty przychodzą do drużyny czerwonej. Świadek zwyczajny 10 punktów, podano to jest świadek sądowy, więc powinien wam go to zaliczyć. Ale na jeden piec wyszło macie punkty, tak? Więc nie macie coś. Powinniśmy mieć więcej. Ostatnią odpowiedzią, na którą nie odpowiedzieliście, był świadek anonimowy za 20 punktów. Pierwsze słyszę. Dziwni ankietowani. Dziwni. Jak drużyna czerwona zdobędzie powyżej 65 punktów w tym pytaniu, to wlatuje do wielkiego finału i ma szansę wygrać 300 polskich złotych. Musisz więc się spiąć. Moim zdaniem szanse macie równe, ale wagę na pewno. Co kupujemy w tubce? Pastę do zębów. Dobrze. Jest. Najwyżej punktowana odpowiedź. Jest. 30 punktów. To w końcu pierwszy raz mamy pytanie, kochani. W końcu mogę się przenieść na tą stronę. Dominik. Czekotubka, no trudno, nie wiem, chcę nic spalnąć innego. To jest odpowiedź, tak? No czekotubka. Że czekolada, no. Błędna odpowiedź. Tak myślałem, ale to jest szczerze? Pola. Ja mówię klej w tubce. O, klej w tubce się kupuje. Klej. 20 punktów. Mleczko w tubce. Piąta odpowiedź od góry. Mleko, 10 punktów. Góry? Woda! Weź to fajnie powiedział. Wraca pytanie do Dominika. Dominik. Pasta do zębów pojedziesz czy ogólnie? Zróbmy tak. Pasta do zębów. Jak skończę pić, to już kończy się czas na trwało. No, dawaj Dominik. No nie patrz się na butów. Dobra, pasta do butów. Jezus. Pasta do butów. Ja naprawdę nie wiem. Nie znajduje się na naszej tablicy odpowiedzi. Dobra, ja nie wiem. Narada w drużynie przeciwnej. Moją odpowiedzią jest farba. Ło, bez kitu, farbę się w tubce kupuje. Pola, powiedz mi, dlaczego ty jesteś taka piękna i mądra? Bo to jest dobra odpowiedź! Farba, 15 punktów. I coś czuję, że u nich narada druga od końca. Dobra, ja wiem, ja wiem, krem. No bez kitu, krem są w tubce. Waszą odpowiedzią jest krem, a odpowiedź, jaka się znajduje na tablicy, jest krem do rąk. Naciągam no, no to jest nowy. Nie naciągam! Naciągam! Bo ja... Nie, ja nie naciągam! Dobra! Bardzo mi yes! Dzięki! Łącznie za tą rundę zdobywacie 100 punktów za tą rundę. Zapraszam bardzo serdecznie kapitan. W tej rundzie punkty liczą się podwójnie, więc macie podwójną szansę, żeby znaleźć się w finale. Sport! Turyn! Walczymy z przeciwnikiem! Przecinek! Ale go nie dotykamy! Siatkówka. Jest to prawidłowa odpowiedź, ale pokona za 20 punktów jest trzecią, więc jeszcze Olek ma szansę zgadnąć to pytanie dla swojej drużyny. Dobra, powiem No! No! Tenis! No! Najwyżej punktowana odpowiedź. Tenis! Yes! Sport, w którym walczymy z przeciwnikiem, ale go nie dotykamy. Ping pong. Ping pong znajduje się na naszej karcie odpowiedzi. 25 punktów! Yes! Myśl mózgiem ankietowanego. No właśnie, no ale no to powiem Billa. Powiedziała Billa. Niestety ta odpowiedź, albo stety dla drużyny przeciwnej, się nie znajduje na naszej karcie odpowiedzi. Dobrze, także moja odpowiedź po ping-pongu i tenisie będzie golf. Ale minigolf też się zalicza, bo to rodzaj golfu, tak? Tak. Ale nie ma ani minigolfu, ani golfu. Golf! Marada! Tak. Dobra, niech będzie lekko atletyka, ale biegi. Michu, jest mi bardzo przykro, ale błędno. Tu mam drużynę niebieską. Jaka jest wasza odpowiedź? Badminton.
Ja mówię ale szachy. To taki sport, to i szachy, i dla nich to jest sport. No. I szczerze, obu nie ma kontaktu z przeciwnikiem. No. Serio? Myślę, że polska rodzina gra solidnie w badminton, znaczy jak ktoś tam... Badminton. Jest to wasza definitywna odpowiedź, tak? Ostateczna, no, definitywna. Nie wiem. I przejmujemy właśnie finał. Badminton. Znajdujesz się na karcie. Yes! 20 punktów! 20 punktów. Więc w tej rundzie zdobywacie 180 punktów, więc łącznie zdobyliście 445 punktów, więc znajdujecie się w wielkim finale, a ostatnią odpowiedzią, jaką nie odpowiedzieliście, były szachy za 10 punktów. Widzicie? Was zapraszam do finału, tak się tworzy legendę. Niestety wam muszę podziękować. Musi z dłoni prezesa. A my was zapraszamy do finału. Kto wystąpi w finale? Ja bym chciała. Jak byś chciał? Mogę być, no. To idźcie, proszę bardzo. Proszę, będzie łatwo. Cichy i Pole. Cichego i Pole zapraszam do finału, w którym mogą zgarnąć 300 polskich złotych, więc oglądajcie do końca. Witamy w wielkim finale. Cichy, masz szansę zgarnąć dla swojej drużyny 300 zł. W tej rundzie masz 15 sekund na odpowiedź. Pola jest w kąciku muzycznym, więc żadnych pytań nie będzie słysza. Pierwsze pytanie brzmi. Rude zwierzę? Lis. Rodzaje schodów? Ruchome. Coś metalowego? Łyżaczka. Co mierzymy? Czas. Co zabieramy na plażę? Rekszik. Więc tak, odpowiedź na rude zwierzę pada u ciebie lis, tak? Jest ona punktowana za 25 punktów. Rodzaje sodów, powiedziałeś ruchome. Również druga od góry, 25 punktów. Coś metalowego? No, widelec, 25 punktów, zaliczam się. Co mierzymy? Czas. Bardzo dobrze, znowu druga od góry, 25 punktów. Co jest? Co? Pierwsze. Co zabieramy na plażę? Pierwsza odpowiedź od góry, 30 punktów. Więc łącznie w tej rundzie zdobyłeś 130 punktów, więc Pola musi zdobyć 70 punktów. Wtedy weźmie 200 i wygracie 300 zł. Wow! Więc zapraszamy Polę z kącika muzycznego. Pola, jak usłyszysz, to znaczy, że Cichy w poprzedniej rundzie na to odpowiedział w ten sposób. Masz 20 sekund. Jak skończę czytać pytanie, no, to czas ruszy. Pierwsze pytanie brzmi. Rude zwierzę. Lis. Następne. Rodzaje sodów. Elektryczne. W sensie te. Coś metalowego. Łyżka. Co mierzymy? Wysokość. Co zabieramy na plażę? Koc. Rude zwierzę. Kot. Więc tak, Pola. Rude zwierzę. Po pierwszym błędzie odpowiedziałaś kot. No. 20 punktów. Nice. Rodzaje sodów. Powiedziałaś elektryczne. A niestety sody elektryczne na naszej karcie poli się nie znajdują. Okay. Więc zero punktów. Najwyżej punktowana odpowiedź w tym pytaniu były sody drewniane. Coś metalowego. I teraz 25 punktów. Bardzo dobrze. Nice. Co mierzymy? Powiedziałaś wysokość. Tak. Zalicie to do wzrostu. 10 punktów. No to mi chodziło. Pola. Twoja ostatnia odpowiedź. A jakie było pytanie? Co zabieramy na plażę? Brakuje wam 15 punktów, żebyście wygrali 300 zł. To może być ciężko. I wygrali też ten odcinek. Odpowiedziałaś koc. Ręcznik, what the fuck, to bierze koc na plażę. Gratulacje! Drużyna niebieskich, ekipa wygrała przyszły odcinek i tym sposobem wygrywają 300 zł.